Dominik, znajdź mnie. Dawaj, dawaj. Wyskakuj z łóżka. Znajdź mnie. Dominik, znajdź mnie. Muszę je znaleźć. Dominik, co my tutaj właściwie robimy? Karolku, mam dla ciebie takie 4 urządzenia od Silver Monkey i będziemy je testować. To nie są takie żetony uniwersalne do wózków w supermarketach? Nie, chociaż może wyglądają podobnie, ale nie. To są takie lokalizatory, tagi, które łączą się, taką sieć iPhony tworzą i łączą się z tymi iPhonami. No i te urządzenia pozwalają zlokalizować, no jeśli na przykład podepniesz je do klucza i te klucze zgubisz, to będziesz je mógł szybko znaleźć. I teraz twoim zadaniem będzie schowanie tych 4 tagów, tak żebym w teorii ich nie znalazł, no a ja je będę musiał znaleźć z wykorzystaniem tego iPhona. Czyli bawimy się w chowanego. W takie podchody. Dobrze, tak. A dlaczego ja? Powiedz. Dlatego, że ty, Karol, nie lubisz iPhone'ów i jesteś przeciwnikiem Apple. No może nie jestem przeciwnikiem, po prostu mnie na nie nie stać. To jak znajdziesz, to kupię ci nową 15. Myślałem, że jednego AirTaga. Dobra. No też może być. To ty sobie idź na kawkę. Dobra. Wrócę do ciebie za pół godziny. Ale moment. Oddaję ci swojego iPhone'a. Okej, okay, dlaczego? I Michał, ty też oddajesz swojego. Dlatego, że utrudnimy trochę to zadanie, żeby... I zostawimy je w aucie, okej? Okay? Dobrze. Chodzi o to, żeby nasze iPhone'y już nie szczytywały tych pozycji, tylko żeby one się łączyły z innymi iPhone'ami, czyli na przykład tej pani albo tych państwa, jeśli mają iPhony. I wiecie, żeby ta sieć połączyła się tak, jak naprawdę powinno być. Także jeżeli jesteście ciekawi, ile osób w Częstochowie ma iPhone'a, oglądajcie do końca. Może być ciekawie. No zobaczymy, czy znajdziesz swojego. Chodź, tam pójdziemy do samochodu. Tagi od Silver Monkey wyglądają estetycznie, w zestawie mają porządne etui, brelok i baterie. Podobnie do AirTaga od Apple, emituje zabezpieczony sygnał Bluetooth, który wykrywają pobliskie urządzenia należące do sieci usługi Find My. Żeby znaleźć twojego taga, połączy setki milionów iPhone'ów, iPadów, Maców na całym świecie i pomoże zlokalizować przedmiot. Urządzenia znajdujące się blisko samodzielnie przesyłają informacje o położeniu lokalizatora do chmury iCloud, która z kolei jest połączona z aplikacją Znajdź. Cały proces jest anonimowy i szyfrowany, żeby chronić twoją prywatność. Dominik, jakie są zasady gry jeszcze? Nie wiem, ty je ustalasz, ale moja propozycja jest taka, żebyśmy zaczęli po prostu od tego miejsca i żebym za dużo się nie nachodził, żeby ten odcinek w miarę szybko szedł, to do końca parku jasnogórskiego? Co ty na to? Niech wieża wyznacza nam granicę. Dokładnie. Dokładnie, to co? Idź sobie na kawkę, daj mi jakieś 30 minut. Widzimy się za niedługo. Nie, no tak długo, może szybciej. Sprawdzimy skuteczność tych małych bestii, a jak nie, to skończą jako żetony do supermarketu. Idę. Idę. Wiesz co, Karol, muszę iść z tobą. Nie podglądaj. Bo tam jest knajpka. Robimy rozeznanie. Nie wiem, czy tutaj pod marszałkiem może jednego umieścić, pod ratuszem, też tutaj w parku. Michał, gdzie idziemy? Tam? No to chodź. Karol jest gdzieś tam, ja sobie idę do jakiejś knajpeczki usiąść na kawkę. No to kładziemy pierwszego taga. Chcemy ułatwić troszeczkę Dominikowi tutaj znalezienie go, więc mieścimy go tutaj w przejściu, gdzie całkiem sporo osób cały czas spaceruje, więc myślę, że łatwiej będzie odczytać dane z tego urządzenia. Już wiedzą, że pierwszy tag jest umiejscowiony. Ogólnie mogę wam powiedzieć, że robiłem to zdjęcie. Jestem też fotografem. Po godzinach. Drugi tag umieścimy w jeszcze chyba bardziej uczęszczanym i mijanym przez przechodniów miejscu. Będziecie w takiej pięknej doniczce, zwróćcie uwagę. Sorry, spadło mi na kamerkę. Jesteśmy na trzeciej alei. I teraz zrobimy taką scenkę. Uwaga! Woda zdatna do picia. Jedziesz sobie, chcesz się napić. My pić nie będziemy, ale co? Upsi! I spadły ci kluczyki. Zobaczymy, czy Dominik je znajdzie. Więc no, byliśmy już w połowie drogi do parku jasnogórskiego, żeby schować ostatniego, czwartego taga. Ale tak z Michałem wymyśliliśmy sobie, że ja może zostawię go przy sobie. Ale intryga, Michał! No i co? Pochowane. Tak, średnio powiedział, może średnio trudny poziom. Jak tam dobra kaweczka była, Dominiczko? Herbatkę piłem. Herbatkę piłeś, tak? Gotowy na poszukiwania? Bardzo. Jestem ciekaw, jak cię schowałeś.
Mów. Nie powiem. A za stówkę? Tak ci postawię kawkę. Kurczę, czemu i ciasteczko. I jednego chociaż. To już masz dwa tagi, jeszcze jeden. Jest. Jeszcze dwa. Ale ja ci dałem cztery, a schowałeś w końcu trzy. Cztery? No mówię, jeszcze dwa. A wiem, ale mieliśmy schować trzy generalnie, bo cztery uznaliśmy, że będzie za dużo, ale mam w takim razie schowane... Cztery. No nic. Będzie troszkę dłuższy odcinek. Troszkę dłuższy. Okazało się, że faktycznie przeszliśmy kawałek, więc... Dobra. Ale w granicach, które ustaliliśmy. Panowie, myślę, że będę powoli ruszał. Oczywiście. Muszę ci jeszcze oddać twój telefon. Tak. Michał, tobie też oddać telefon, czy jeszcze nie? Będziemy musieli... To może ja skoczę teraz z Michałem do auta, ty zamów sobie i Michałowi coś i ja już będę... Dobrze. A wy sobie pijecie. Powodzenia. Dzięki. Zapłacone. Tak. Dobra. Ale musiałem się chwilę zastanowić. Teraz pora iść do auta. Uważaj, Michał, uważaj na pana. No, tak to bywa, jak się nagrywa w mieście. Jesteśmy w aucie, auta Michała auto to jest to czarne. Niezłe ma furę, co? Fajnie się wozi. A, dalej chce się nabrać. Dobra, okej, okay. Telefon, uważaj, Michał, bo ktoś chce zaparkować. Telefony są tutaj. Biorę. Fuj mój. No i co? Oddaję ci twój telefon, biorę swój i lecimy. Masz kluczyki. Jak to obsługiwać? Wchodzimy tu. O, już mi wyskoczyło. Pozostawienie numer nie ma już blisko mnie. Co tu jest? Cztery pozostawione przedmioty. Cztery przedmioty. Jesteśmy tu. Pokazuje mi odległości AirTagów. Widzę je, jak one są na mapie. Czyli one są gdzieś tam, słuchajcie. Pokaż, Michał. Tam, w tamtym kierunku. No to co? Działamy. O Jezus, ale mam koszalek. Czy będę chory? Nie wiem. Zmierzamy w kierunku pierwszego. No tak, myślę, że zaczniemy od pierwszego. Mogę dać trasę. No i pokazuje mi trasę, jak mam podążać. Ja szybko. Od tego oto. O, nawet na zegarku mi się wyświetla, zobaczcie. Nie, no nie mówcie, że go wstawiliście gdzieś na drzwiach. Czekajcie, bo teraz jestem w mapach. Muszę wejść w znajdź. I pokazuje mi... Bardzo jest głośno. Nie mielibyście odwagi chyba zawieźć tego na kościele. Otwierając aplikację Znajdź, od razu widzisz SM taga na mapie. Jeśli jesteś już w pobliżu swojego taga, ale jeszcze go nie zauważyłeś, możesz wywołać funkcję wydawanie dźwięku. Tak zacznie popiskiwać. Jest dźwięk, czyli już jestem blisko, w zasięgu. Czy oni dali ten AirTag tej dziewczynie? Ej, ona ucieka, Jezus Maria, czyli jej dali. Dobra, słyszę go. I go znalazłem. Nice. Dobre to było. A z pomocą. Znaleziony pierwszy. Jaką pomocą? Dobra, jeden jest ze mną. Zastanawiam się, co sobie myślała ta dziewczyna, która siedziała tutaj na słupku i zaczęła nagle pikać i my przyszliśmy. Dobra, jeden znaleziony, drugi jest gdzieś w pobliżu. Szukam drugiego teraz. Analizując to, co jest na ekranie, czyli skoro tu jest wejście, a ta dwójka... No nie, no ominąłem ją. Moment, bo tu mi lata, widzicie, po tym ekranie i nie bardzo wiem. No ale to czemu mi pokazuje dwójkę tutaj? A, bo ona się nie zaktualizowała jeszcze. Czyli tu ją zostawiliście i tu znalazło czyjś sygnał, a przy tamtej dwójce jeszcze nikt nie przyszedł z iPhone'em, czyli jej nie wysłało. Okej, okay, czyli dwójkę muszę zostawić na potem. Ale muszę teraz podyskutować z wami. Bo już widzę, że tak, czwórkę ma Hutny przy sobie. To już widzę. Niezły prank. Okej, okay. Ale teraz wyszło, jest na żywo ten odcinek, dlatego rozkminiamy. Czyli tak, dwójkę zostawiam na potem. A czy czwórka, muszę mieć taką, trójka. Czy trójka jest w okolicach koło Sienkiewicza, za Sienkiewiczem? Okolice. W tamtych okolicach. Przy tej takiej dyskotece częstochowskiej, niedaleko? Okej, okay, no to co? Czy elektryczne auta to przyszłość? Oto piękna Tesla. Możecie odpowiadać w komentarzach. A ty, Michał, jak uważasz? Fajnie mieć elektryka, ale... Ale mam disloka. O, moment, bo trójka idzie już z nami, co ciekawe. Czyli ona gdzieś tu jest. Tak by wychodziło. No, spróbujemy ją odtworzyć. No nie łączy się, więc chyba ją przeszliśmy. Gdzie mogli... O!
Słyszałem to piknięcie. I obawiam się, że ono jest przy tym parkometrze. To było pikanie parkometru. On jest gdzieś dalej. Nie, słyszałem. Drugi do kolekcji. Dziękuję. Brawo ty. Dobra, oddaję. No teraz jest problem, bo wiecie, ta dwójka gdzieś przepadła, rozumiem, tak? Ta dwójka jakby przepadła i ona jest nadal w tym samym miejscu. No i co? No chyba idę do Karola, nie? O, dobrze, jest na wierzchu, nie musiałem go za bardzo dotykać. Znalazłem. To jest numer 4. Widzicie tutaj? O, przypiął sobie. Znaleźli mojego i wtedy. On nie był za głęboko schowany. Karol, piąteczka. I co? Słuchaj, oddaję ci... Michał, mogę prosić? Dwa AirTagi. Znalazłem. No jednego przyznaję, że trochę z pomocą Michała. Dobra. Który najtrudniejszy? Ale poczekaj. No. Jednego znalazłem z pomocą Michała. Tego przy kościele. Drugiego znalazłem dosyć szybko. I sam, i faktycznie bez podpowiedzi żadnej Michała. Wydaje mi się ten tu? Nie, ten w krzakach tam. Okej. Okay. Czyli jest jakiś ten tu. A to jeszcze nie znaleźliśmy. Chodzi o to, że ten numer 2, mamy to wszystko nagrane. Okej. Okay. Nie zaktualizował się. Okej. Okay. I po prostu, no nie pokazuje mi tej pozycji, nie? W sensie pokazywał mi, że jest przy kościele. I teraz się zastanawiam, może zagramy w taką grę, że po prostu będziemy szli, a ty mi będziesz mówił ciepło-zimno. Czyli jest takie AirTagowanie, wiecie, jest, takie AirTagowanie na ciepło-zimno, takie analogowe, takie, bez żadnych iPhone'ów. Co na to? Takie podchody przed 20 lat. No, zrobimy tak? Zrobimy to, tylko muszę kawę dopić. Dopij sobie tak, kawkę. Nagrałem tutaj też film, więc nasi widzowie będą mogli zobaczyć, co jadłem i piłem. Nie, no ostatniego. Idziemy już po ostatniego, jakby widzowie wiedzą, że go pominęliśmy specjalnie po to. On już się na naszej tablicy tutaj znalezionych, nieznalezionych pojawił. Dobra. Wiecie, co jest najgorsze? A, jest. Dobra. No. Okej, okay, mogę zrobić tak i mogę dać trasę. I nawet co ty mówisz? Na niego będzie prowadziło. Ale tak nie do końca. Ty co, nie? Przez chwilę sobie tak pomyślałem. Ciekawie by było, gdyby nagle jeden tak znalazł się w innym miejscu, niż że ja go tam zostawiłem. Czy ktoś by go ukradł, wziął. Mieliśmy przez moment taką taką obawę. Problemem jest to, że... O kurde, pika, słyszycie? Pika, pika, ja już słyszałem. Co ty mówisz? No, znaleźliśmy też puszkę. Dobra, nie śmiej się, Karol, nie śmiej się. Nie wiem, na której półce, ale słyszę go tu. Co ty mówisz? Ale czad. Na pewno nie jest w tej puszce. Znaczy tu go gdzieś słyszę, tak? Tu? Moje oczy nie zdradzą niczego. Jest za głośno. Jest? Chodź. Jest? Chodź. Łukasz. No. Słyszysz jak pika? Słyszę, ale już słyszałem tam. I uwaga, jest! Brawo! Oddaję, 4 sztuki. 4 sztuki, potwierdzam. Dominik znalazł wszystkie tagi. Ale to fajnie pika, nie wiedziałem, że to aż tak super, no. Jaka zabawa. W sumie to można sobie zakupić takie tylko po to, żeby od czasu do czasu ze znajomymi pobawić się w podchody 2023. A nie? My mamy taką specjalną promocję, którą znajdziecie w opisie. I będą tam kody rabatowe na minus 25%. No i ilość jest ograniczona, więc radzę się spieszyć. Kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo fajna rzecz. Możecie podpiąć sobie do plecaka. No nie wiem jak z telefonem, czy tam w case'a można by też było to włożyć i... Znaczy no do telefonu to ciężko, bo telefon sam w sobie iPhone ma funkcję znajdź. Aha. I jakby on sam się szuka i tak. A, no. iPhone. Android. iPhone. A, dobra. iPhone. Ale kluczyki, torba. Nie, klucze, torba, auto. Jest. Wszystko zasadzie. No, no właśnie, nawet dziecko. To... Uwaga, teraz zadam parę pytań, możemy je wyciąć, więc tutaj robię takie, jakbyś nie znał odpowiedzi. Czy taki tak ma baterię? Tak, ma w sobie baterię, bardzo malutką, nawet mogę go otworzyć, może to już pokażemy na przebitkach. No. Ale generalnie ma w sobie baterię, ja ci pokażę tak na szybko, albo nie, żeby nie przedłużać. Znaczy możesz już... Ale są wytrzymałe, test z 1,5 metra przetrwał. I możesz mi zadać kolejne pytanie. O, ile tak taka... się go otwiera czy i tu jest taka bateryjka. Czy wiemy, ile taka bateria przetrwa? Wiesz co, bateria powinna przetrwać
myślę, że około rok. Rok? To jest CR2032, czyli takie płaskie baterie jak w wagach albo... To jest data, do której potrzeba. 2032 roku, nie. No w takiej formie zmieści się jeszcze bardziej gdzieś tam... W różne miejsca, przeróżne. No, naprawdę. Super. Wyobraźnia może was ponieść i ten... To wygląda tak, z mojego doświadczenia, wygląda tak, że jeśli jestem w okręgu, no jak byliśmy tam, to ile może być? 8 metrów, 5-8 metrów. No. Z tej odległości realnie, tak jak sprawdziliśmy dzisiaj, 5-8 metrów, on już pozwala na złapanie się tak jakby 1:1, czyli mój iPhone z tym AirTagiem. I on pozwala na to, żeby wysłać ten sygnał dźwiękowy. W sensie ja mu wysyłam polecenie wysłania sygnału dźwiękowego, wtedy sobie chodzę uchem i nasłuchuję. No i to też jest taka odległość, że jesteś w stanie nawet tutaj w mieście usłyszeć, nie? Gdzie jest głośno. Czyli najważniejsze pytanie, działa to tylko z iOS-em? Tak. Na razie jest Android... dedykowane iOS-owi i jakby na razie nasze tagi Silver Monkey współpracują z iOS-em i poruszają się jakby w tej sieci Apple. Apple My Find. Apple My Find. Bardzo dziękuję, Dominik. Dzięki, Karol. To była przyjemność. Oby częściej takie kalambury. Takie kalambury, podchody. Zabawa wchowanego. No. Super. Dzięki, oddaj. Proszę, weź sobie, bo ja mam Androida, dobra, więc cześć. Pasowałoby w tym momencie przejść na środowisko Apple, prawda, Michał? Skąd ja na to pieniądze wezmę? Już tak?